Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dziesięć minut po godzinie dziewiątej. W studiu jest już Łukasz Raczkowski i jego gość. Dzień dobry, witam serdecznie. Goszczę dzisiaj pana Ludomira Handzela, prezydenta Nowego Sącza. Dzień dobry, panie prezydencie. Panie prezydencie, chciałem zapytać o sytuację w mieście w tej chwili. Pierwsze pytanie w związku z porannymi ulewami. Jak wygląda ta sytuacja? Tak, teraz słyszymy się lepiej. Halo, panie prezydencie? Tak. Dzień dobry, witam. Ja miałem troszkę problemy na łącza. Chciałem zapytać o sytuację w mieście. Wiem od Straży Pożarnej między innymi, że trwa wypompowywanie wody w piwnicy szpitala naszego Nowosądeckiego przy ulicy Młyńskiej. Pan też kontroluje cały czas to. Jak to w tej chwili wygląda? Wygląda to w tej chwili tak, że rzeki są na szczęście w korytach. Kamienica ma 112 cm, stan ostrzegawczy to 200, Łubinka 229, stan ostrzegawczy 300. Teren jest niestety rosnący i opady będą raczej trwały w ciągu dzisiejszego dnia. Patrzymy niespokojnie w stronę skrzyżowania na przykład Barskiej z Pieczkowskiego. Ja też rano jechałem, widziałem, że są już gdzieś ustawione worki. Łubinka, tak jak pan wspomniał, jest troszkę niebezpiecznie? No niestety tak, ale oczywiście obserwujemy, monitorujemy sytuację cały czas na bieżąco i jesteśmy gotowi do działania. Panie prezydencie, życzę w takim razie, żebyśmy wszyscy dobrze, spokojnie przetrwali ten dzień i wraz ze służbami ratunkowymi przechodzimy do tych podstawowych, też naszych dzisiejszych pytań. Chciałem zapytać, jak pan podsumuje Festiwal Piękna? I od razu moje drugie pytanie. Były takie troszkę sugestie, że być może gdzieś za dużo pieniędzy wydano między innymi na nagłośnienie. Jakby pan tutaj to nam skorelował? No Festiwal Piękna to oczywiście duża promocja Nowego Sącza. Przede wszystkim ożywiliśmy miasto, kilka tysięcy osób, które przyjechało, spowodowało, że były pełne hotele, taksówki jeździły rzeczywiście, trudno było dostać wolne miejsce w restauracji i bardzo dobrze, że tak się działo, bo rzeczywiście było widać ludzi na ulicach i mam nadzieję, że także mieszkańcy, którzy uczestniczyli w tym festiwalu, byli zadowoleni. Z wysokiego poziomu to oczywiście impreza międzynarodowa. Natomiast jeżeli chodzi o nagłośnienie, to każda impreza jest osobno nagłośniana. Każdy ma inne wymagania. Tutaj akurat nagłośnieniem się zajmowała firma, która organizowała całość imprezy. Także tutaj nie ma jednej drogi, jednego środka. Czasem się wydaje, że jest za głośno, czasem za cicho, ale to wszystko zależy od organizatora i od tej firmy, która nagłaśnia. I tak powiedziałem, od wymagań poszczególnych artystów, czy ewentualnie osób, które biorą udział w tego typu pokazach. A panie prezydencie, tak pobocznie zapytam, te różne takie problemy, usterki związane z Parkiem Strzeleckim. Czym one były spowodowane? Ale jakie usterki? Bo ja chodzi tam prawdopodobnie o fontannę, też był jakiś wypadek wózka widłowego ostatnio. Tak, no oczywiście. No jeden z operatorów, firma, która tam przewoziła jakieś rzeczy, wjechał na fontannę. Oczywiście jego wina. Czyli takie problemy związane po prostu z pracą, prawda? Tak, dokładnie. Zwyczajnie. No, to się może zawsze zdarzyć. Panie prezydencie, przechodzimy do takich tematów troszkę cięższych. Chciałem zapytać o konferencję prasową, która odbyła się przed siedzibą spółki Nowa w ubiegłym tygodniu, zorganizowaną przez kilku radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości Wybieram Nowy Sącz. Chodziło o potencjalną karę, mówię potencjalną, bo tak informuje nas radni, że taka kara jest 1 000 000 zł dla spółki po decyzji WIOŚ-u za nierzetelne według WIOŚ-u składowanie odpadów poza główną czaszą składowiska. Kompleksowo zapytam, bo radni pytali między innymi pani przewodnicząca Mularczyk, pan radny Kądziołka o to, kto zapłaci tą karę, czy jakieś decyzje personalne wobec zarządu będą podjęte i co dalej właśnie ze składowiskiem. Gdyby pan mógł tutaj nam odpowiedzieć na te zarzuty kierowane ze strony radnych.
No przede wszystkim sprawą powinna się zająć prokuratura, bo jest to kuriozalna sytuacja, że omawiamy temat, o którym strona nic nie wie. Chcę to podkreślić, że żaden dokument nie dotarł do spółki, więc musi pan przyznać, panie redaktorze, to jest dziwna sytuacja, że mówimy o czymś, co jeszcze w ogóle strona, czyli spółka nie otrzymała. Także to widać, że to jest temat szyty politycznie, oczywiście spółka się od tego odwoła, ma argumenty i myślę, że sprawa się dobrze skończy. Są rzeczywiście źli ludzie, którzy kibicują, żeby cokolwiek się złego stało w Nowym Sączu, no ale to już niestety tak pewnie trzeba będzie z tym żyć. Mhm. Ja pozwoliłem sobie w związku z tym informacją, że ona nie była taka dosyć rzetelna, skontaktować z WIOS-em. Podobno jakaś decyzja jest wysłana, ona dopiero ma dotrzeć, więc tutaj rzeczywiście trzeba by chyba sprawę zostawić na tym poziomie. Natomiast zapytam, panie prezydencie, bo ze strony radnego Michała Kądziołki padł taki zarzut, że miasto jakby, że radni informowali podczas tej kadencji cały czas, że ze spółką Nowa może być problem i że rzeczywiście tak się okazało. Jak pan mógłby na to odpowiedzieć? Podjąłem działania sprawdzające i się te zarzuty nie potwierdziły, także po prostu na dzień dzisiejszy jestem spokojny o losy spółki Nowa. Mhm, czyli tu, jeśli ta kara będzie, nie będzie żadnych decyzji personalnych, tak? Tak powiedziałem, odwołujemy się na pewno tej decyzji. Na dzień dzisiejszy nie widzę żadnych podstaw do tego, żeby jakiekolwiek decyzje podejmować. Mhm. A panie prezydencie, czy jest potrzeba rozbudowania tego obecnego składowiska, czy przeniesienia go w jakieś inne miejsce? Miasto ma tutaj plan na to? Oczywiście, że myślimy o rozwiązaniu docelowym związanym z odpadami. Tutaj jest co najmniej dwa rozwiązania, czyli oczywiście mamy nadzieję, że w naszym rejonie, bo przecież wiemy, że w Gorlicach ma powstać spalarnia, która by rozwiązała problemy całego regionu i że takie prace są czynione, wiem o tym. No i też oczywiście być może powstanie nowego przoku też jest potrzebne. Także tutaj cały czas prace takie analityczne i koncepcyjne trwają. Panie prezydencie, przepraszam za lekki problem na łączach, nie jest on spowodowany tutaj z naszej strony jakby bezpośrednio. Następne pytanie, chciałem zapytać o stadion. Budowa idzie dość szybko z tego, co widzą mieszkańcy, kibice i pytają również o to, czy w związku z tym nie planują państwo może od razu budowy stadionu na 8 tysięcy miejsc. Nie jest to pytanie absolutnie ironiczne, ale rzeczywiście te prace idą dość szybko. Podobno jest też informacja o przesunięciu boiska troszeczkę. Proszę wyjaśnić nam, jak to wygląda w tej chwili i czy rzeczywiście więcej tych miejsc planujecie od razu wybudować? No jeżeli chodzi o przesunięcie, to jest dosłownie kwestia jakichś tam przysłowiowych metrów, także tutaj nie ma żadnego to znaczenia. Będzie po prostu wygodniej usytuować wszystkie cztery trybuny. No rzeczywiście ja się skłaniam do tego, żeby pójść w kierunku od razu przynajmniej całości tych prac ciężkich celowym, żeby zamknąć całą bryłę. Myślę, że wkrótce, do jednego miesiąca będą informacje już takie docelowe, bo cały czas nad tym pracuję, przygotowuję ścieżkę postępowania, no i ewentualnie kwestie techniczne. Czyli rzeczywiście ta możliwość istnieje, żeby było więcej miejsc. Wszyscy, takie przesłanki są, tak? Moje intencje, ja je wyraziłem już parę lat temu. Uważam, że w Nowym Sączu dla miasta Nowego Sącza powinien powstać stadion powyżej 8 tysięcy miejsc. Panie prezydencie, jutro przed nami sesja nadzwyczajna będzie dotyczyła oświaty. Proszę wyjaśnić nam ten główny punkt sesyjny. No tak naprawdę to jest oczywiście sprawa techniczna, to jest tylko upoważnienie do podjęcia działań w sprawie pozyskania środków z grantów na termomodernizację szkoły podstawowej nr 9 Sądeckiego Elektryka, drugiego liceum szkoły podstawowej nr 17. Także to kwestia jest techniczna. Mam nadzieję, że też widać te prace, które są w tych budynkach szkolnych robione. To chociażby wskażę szkołę podstawową numer 6 na Zabełczu. Kompleksowa termomodernizacja. Bardzo się cieszę, że ta szkoła naprawdę będzie ładnie wyglądała, będzie termomodernizowana. Także myślę, że w tym kierunku trzeba pójść, żeby te wszystkie szkoły, nasze budynki miejskie zaczęły wyglądać tak, jak powinny. Będziemy oczywiście obserwować sesję. Życzę, żeby był konsensus w tej sprawie. Jeśli mówimy o konsensusie i Radzie Miejskiej, chciałem zapytać,
Jak pan ocenia tutaj w sytuację teraz pana Krzysztofa Głuca, radnego? Mówię to bardziej pod takim kątem, czy liczy pan na wsparcie pana Krzysztofa Głuca teraz, ewentualnie jakąś większość? Jak pan tą sytuację widzi? Ja myślę, że wszyscy wiemy i widzieliśmy to, że pan radny Krzysztof Głuc ani intelektualnie, ani psychologicznie nie pasował do prezydium, w którym zasiadał. To osoba bardzo dobrze wykształcona i która też jest sądeczaninem, więc chce rozwoju miasta. Jest to osoba, która nastawiona jest na współpracę, więc myślę, że tutaj ta liczba radnych konstruktywnych po prostu będzie rosła, która chce rozwoju miasta. Jestem przekonany, że większość radnych w Radzie Miasta chce rozwoju, no tylko na razie daje się tyranizować, że tak powiem, przez przewodniczącą Rady, ale to jest kwestia czasu. Ja patrzę optymistycznie na to, ponieważ dobro zawsze wygrywa. Mhm. A czy nie uważa pan, że może właśnie pan radny Krzysztof Głuc zostanie takim wolnym strzelcem i on będzie po prostu tak jak podczas danego głosowania myśli w danej sprawie głosował, że tu raczej nie będą odgrywały jakieś sprawy ugrupowań konkretnych? No ale właśnie ja na to liczę, dlatego że jeżeli się podchodzi merytorycznie do spraw, to wtedy po prostu to jest najlepsze, bo możemy się różnić co do jakichś tam detali, drobiazgów czy kierunków działań, ale jeżeli człowiek jest nastawiony na to, że chce podejmować decyzje pozytywne dla miasta, dla rozwoju, to ja jestem spokojny wtedy o współpracę. Panie prezydencie, przechodzimy do remontów. Ja chciałem zapytać najpierw o takie najważniejsze kwestie Aleja Piłsudskiego. Tam remont będzie trwał dalej. Proszę nam wytłumaczyć, na czym będzie polegał. Tak, jest to oczywiście kontynuacja remontu Alei Piłsudskiego. Będzie to druga nitka, dosłownie lustrzane odbicie, czyli od ulicy Pierwszej Brygady, do tak zwanego Dzikiego Ronda, do wiaduktu kolejowego. To będzie ta nitka wjazdowa tym razem od strony rzeki Kamienica. Bardzo się cieszę z tej inwestycji, bo tam asfalt też już jest w tragicznym stanie. No i myślę, że wkrótce ruszamy, tak żeby przed końcem roku zamknąć całość. Mhm. Ulica Młyńska? Ulica Młyńska w dniu jutrzejszym o 8:30 zamykamy pierwszy odcinek od ulicy Długosza do Braci Śniadeckich. To będzie taki pierwszy etap. Czyli mamy najnowszą informację. Jutro od 8:30, tak? Tak. Mhm. O 8:30 wchodzą ekipy remontowe. Bardzo się z tego cieszę, bo to też jest taka arteria, która łączy ruch i już ten asfalt tam jest naprawdę w tragicznym stanie i cała nawierzchnia. Później drugi etap to będzie od Braci Śniadeckich do wjazdu do pawilonu nowego ginekologiczno-położniczego szpitalnego i na samym końcu wisienka na torcie, oczywiście przebudowa, pełna modernizacja ronda pod szpitalem. Myślę, że to już będzie też się łączyło z końcem budowy stadionu. Tych ciężkich prac oczywiście, to też jest bardzo ważne, bo jednak te prace tam w tej chwili powodują zmożony ruch samochodów ciężarowych, ale myślę, że to się akurat ładnie wszystko poskłada. Mhm. Ulica Starowiejska, panie prezydencie, poproszę jeszcze o ten komentarz. Starowiejska to oczywiście też pierwszy etap od ronda, nachylenie do cmentarza. I to, co dla mnie ważne, to kompleksowa modernizacja parkingów, kilkadziesiąt miejsc parkingowych. To bardzo ważne, dlatego że no rzeczywiście wszyscy wiemy, jak wyglądają miejsca parkingowe przy cmentarzu. Panie prezydencie, taka remontowa łyżka dziegciu z mojej strony, pozwolę sobie, ale co z kocimi plantami się dzieje? Kocie planty to wyłaniają się, że tak powiem, z tego bałaganu budowlanego, jak to zwykle przy tego typu inwestycjach bywa. No lato minęło, mieszkańcy nie mieli okazji jednak ich odwiedzić. Tak. No, czasem tak się zdarza. To jest temat nieruszany od wielu, wielu lat. Po zdjęciu wierzchni warstwy różne rzeczy zaczęły się pojawiać, wychodzić na różnego typu tematy związane także z technologią, teletechniką. W tym momencie taka data mi się realna, to jest 15 września. Mam nadzieję, że w tym momencie zamkniemy inwestycje i mieszkańcy będą mogli korzystać z tego miejsca i oczywiście również bez problemu komunikować się z osiedlem Wólki. Czyli liczymy na piękną złotą jesień, podczas której będzie można odwiedzić kocie planty. Dokładnie tak. Panie prezydencie, ostatnie pytanie. Jeszcze jest lato, chociaż ta pogoda dzisiaj na to nie wskazuje, ale powoli, bardzo powoli, albo już dużymi krokami zbliża nam się ten sezon grzewczy. Ostatnio mieliśmy takie
takie informacje o gminach w Małopolsce, które szybko wymieniają piece, które mniej, troszkę wolniej to robią. O ile Nowy Sącz tutaj jakby jest na pewnym stałym poziomie, to są gminy, ja nie będę wymieniał może w tej chwili, bo nie o to chodzi, naokoło Nowego Sącza, którym idzie to, no niektórym dosyć wolno. No i tu niestety jest taka sprawa, wiem, że o tym często wspominamy, że o ile Nowy Sącz może tutaj jakoś szybciej działać w tym kierunku, to te gminy graniczące, satelitarne też musiałyby się troszeczkę pospieszyć. Czy jest tu jakaś taka funkcja, pomocą której można przekonać do szybszego działania te gminy? Bo wiemy, że jednak smog nie zna granic administracyjnych, on nie skończy się na skrzyżowaniu w Chełmcu czy ulicy Lwowskiej. To wszystko jest jakby jednym organizmem. Ma pan na to jakiś pomysł? No oczywiście współpracujemy także w ramach Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, tak zwanego Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego. I tutaj będą środki do pozyskania w nowej perspektywie. Mam nadzieję, że również część tych środków będzie właśnie przekazana na wymianę pieców w domach. Bo na ten wynik Nowego Sącza, tak jak pan redaktor zauważył, nie tylko pracują 3 tysiące pieców w Nowym Sączu, ale 17 tysięcy takich pieców, które są w gminach. Do nas się to po prostu, to zanieczyszczenie bardzo często zlewa jak w lejku. Nowy Sącz robi dużo, bo tych pieców rzeczywiście wymieniamy. Dodatkowe środki 5 milionów złotych w przyszłym roku uruchamiam na wymianę kotłów i mam nadzieję, że sądeczanie z tego po prostu skorzystają z tej okazji, ale także tak powiedziałem, w ramach współpracy, w ramach Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny, myślę, że uda się również przekonać włodarzy okolicznych gmin do tego, żeby się przyłączyli do tej akcji wymiany tych kopciuchów na paliwo, najlepiej oczywiście gazowe. Panie prezydencie, dziękuję za spotkanie. Dzisiaj była rozmowa zdalna, w związku z tym, że kontroluje pan sytuację w mieście i okolicach związaną z mocnymi opadami deszczu. Ja życzę, żeby ten dzień był spokojny. Moim gościem był pan prezydent Ludomir Handzel. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.